Witajcie. Z tej strony ponownie Starkej. Widzimy się jak zwykle w sumie teraz można już powiedzieć jak zwykle w Orim. No i dzisiejszy cel to w sumie można powiedzieć coś dosyć oczywistego, patrząc na to, co ostatnio Żabeł nam powiedział. A jednak niekoniecznie, bo ja nie chciałbym iść standardowo, tylko no, zwiedzać, rozumiecie. Bo teraz mam nowe umiejętności, to może udałoby się, wiecie, odkryć coś, co tutaj było pochowane. I może nawet to nieszczęsne, tak to będzie raczej lepsze słowo. Miejsce, na którym ostatnio, no, utraciłem zapisa w sumie. Teraz, nie ukrywam, mogę, bo to nie będzie żaden problem. A, ja już tu byłem, okej. Okay. Patrząc na to, że mam oczywiście kopię zapasową. Uczyłeś się odbijać. No brawo, siostra. No właśnie siostra przylazła, więc będzie teraz podziwiała wszystkie moje nieogarnięcia. Po co ja tu idę? Przecież to się szkoda, ja tu nie chciałem iść. Ale dobra, przynajmniej zdanie. Dostaniemy czy coś. Okej. Okay. Jakaś mapa dla tego gościa, co to jest. No, tym ptakiem. Dobra, nie wiem gdzie go znaleźć. On był ptakiem. Mówię o tym ptaku pierwszym, co go spotykasz. Co on daje ci kamyk. Lupo. Ale jaki lupo, o czym ty gadasz? Bo trzeba lupo. Nie. Chyba. To może źle zauważyłem. Dobra, gdzie to jest? Nie, to nie będzie opisane nic takiego. Na mapie będzie. Może jakimś. No może tak. Ale nie widzę tu nigdzie odpowiedniej osoby. Dobra, nieważne kim, kom bym miał, czy nie miał oddawać. I tak to zrobię, więc no. To nie problem. Teraz naprawdę idźmy już, bo chciałbym zawrócić trochę. A, czyli przy punkcie zapisu był powrót jednak. Nie, widać, że jeden dzień niegrania już może spowodować, że nie pamięta się niczego. No ale dobra. Ori znowu łączy się z drzewem. No i wracamy do tego wrednego miejsca, tylko jeśli chcę się dostać do sprzedawcy kamieni, to muszę co zrobić? Ej, tutaj ktoś jest. Dobra, ten przycisk. Dobra. A, informacja o tym, że można się ścigać w różnych miejscach, dobra. I teraz dobrze idę, czy źle? Nie, no chyba źle. No teraz już będzie dobrze. Zobaczmy, czy mam jakieś nowe kamyki. Nope. Ale mógłbym potrójnego skoka kupić. Bo w sumie mnie stać, chociaż nie za bardzo chciałbym, powiem wam szczerze. Prędzej bym poulepszał to, co już mam, czyli to. Okej. Okay. Jeszcze dalsza odległość zbierania. I w sumie a dobra, co mi szkodzi, ulepszę jeszcze bardziej. A z tych tutaj może to wezmę na wszelki wypadek na później. No, i to tyle. Dobra. Jeszcze tylko nie wiem po co to rozbiję, ale no, rozbiję. I lecimy dalej. No. Miejmy nadzieję tylko, że nie pomyliłem się i rzeczywiście będzie dało się coś pozwiedzać. Taki glutek fajny bardzo. Jak się przechodzi obok niego, to on spada na ciebie. Bardzo. Dobra. Jestem na dobrej trasie? Tak, na dobrej trasie. Pa, komar. Tak, tam był komar. Dobra.
W sumie mogą tam pewnie coś zrobić z tym życie. A dobra, spróbuję, czy z łuku tam się nie da strzelić. No wiedziałem, że się da normalnie. Albo można się od tego odbić, albo nie wiem co. Tak, odbić się można. Dobra. Czyli widzę, że zwiedzanie poszło nawet w dalsze odmęty niż to planowałem wstępnie. No. Nie wiem, ile razy jeszcze będę musiał, ale ja tam się dostanę. Dobra. Mam nadzieję, że to był prawidłowy sposób, a nie jak zwykle jakiś taki... Dobra, tylko pytanko, po co tu właziłem? Dobra. A, okej. Okay. Już widzę. Zepsułem, tam od gluta musiałem się odbić. Dobra. To za chwilę tam wrócimy. Najpierw... Sprzedawca broni zniknął. Mech. Dobra, ale mniejsza o to. Wracamy się. Tego tu się można odbijać? Nie od wszystkiego, ale od sporej dawki wrogów. Mój cel jest teraz bardzo fajny przy okazji siostra. Mam naprawić wodę. Żeby nie była zatruta. To nie do końca sentymentowa, tylko po prostu zatruta. Dobra. I po raz kolejny przełazimy to miejsce. W sumie już chyba trzeci, więc... Będę powiedzieć, że... Powinienem to znać już na pamięć, a jednak jak zwykle jestem taka lama, że wpadam w każde dziury i nie umiem. Dobra. I wiesz, siostra, jaki jest największy plus tego miejsca? Nie występują tu komary. Nienawidzę tych komarów. Naprawdę nie lubię ich. I to bardzo mocno. A macki są fajne. Ułatwiają podróżowanie. Aha, już wiem, co tutaj się szykuje. Może nie tyle wyzwanie, co... Och. Dobra, muszę na pociskach tam lecieć. Dobra. No nie! Ori! Wyskakuj z tej wody! No! Dobra. Udało się bez pocisków, czyli teraz tylko pocisk muszę złapać tam. Tylko czy mi się uda? Aha, czyli to wszystko jest zsynchronizowane. Czyli lecą w idealnej harmonii, trzeba idealnie złapać rytm, żeby móc to zrobić. Nie, Pixel Perfect to jest całkowicie inny typ. Widzisz? No, i nie złapałem rytmu do końca, więc już... Więc już koniec. Aha. Dobra, już chyba wiem, jak to trzeba zrobić. Gdzie ja je? Aha, dobra, przerzuciło mnie tutaj. Ta gra jest dziwna. Ze swoimi systemami checkpointów. Dobra. W sumie mogę... sobie tu popływać, skoro mi tam już przerzuciło. Może znajdę jeszcze coś dzięki temu. Aha. Bez wyczyszczenia wody tutaj nic nie zrobię. No spoko. Ała. Ori, nie! Nie obijaj się o kolce. Dobra, przynajmniej się udało wyjść.
To pierwsze zwiedzanie mamy za sobą. Teraz tutaj jest woda, więc... przez wodę to ja nie przelezę. Więc tam w dół nie idę. Nie chcę ryzykować. Utracam zapisu znowu. Co prawda nie byłoby to tak dużo, bo jednak, no mówię, mam kopię zapasową, ale tak czy siak. A. Utopiłem wroga. Lepszą tam chyba dalej żyje. Jakie to jest piękne. Dobra, to może pora zobaczyć też przy okazji na mapki w innym kontekście. Czy jest jakieś miejsce, do którego nie mogłem wleść, a teraz bym mógł? Niestety obawiam się, że nie. Dobra, no to idziemy z fabułą. Zwiedziłem jedyne miejsce, które jestem skłonny teraz odwiedzić, więc... nie zostało nic innego jak fabuła. Cześć, Glutek. Pa, Glutek. Po co ja tu wlazłem? Dobra, biegnij, Ori. Biegnij, Ori. I też dało się wleźć w jakimś celu. Nie wiem jakim, ale no, ważne, że się dało. Dobra, i znowu teraz mój challenge. Ten sam co ostatnio. W sumie nie może nie tyle co challenge, co moja męczarnia, że ja chcę się tam dostać i tyle. Chyba wybrzki dali mnie najbardziej na brzegu. Nie wiem. Dobra, to jeszcze raz. Tak, rozbujać, zeskoczyć, tak. Dobra. Teraz pozwolić podejść Glutkowi. I proszę, jestem tutaj, tylko... gdzie dalej? Myślałem, że to jakiś sekret będzie. Nie. Ach. Serio, nie ukryli sekretu w takim ciekawym miejscu. No po co jest tam ten Glut tak właściwie? Aha. Teraz to ja się nawet pewnie nie dostanę tam... dalej z fabułą. Jak tam raz wlazłem, tak... A nie, nie wlazłem. Gdzie ja wlazłem, jeśli nie tam? Nie, według mapy tam nie byłem. Więc ja już naprawdę się trochę gubię w tym wszystkim. Co, jak, gdzie i po co. Nie. Tam się jakoś inaczej włoziło. Tylko jak? Znowu jestem w jakimś dziwnym miejscu. Tak, ale chodzi o to, że znowu jestem gdzieś, nie wiadomo gdzie i nie jest to miejsce, w którym chciałem być. Ale tam, gdzie mam iść, to jest to chyba jedyne przejście, więc... Więc ja nie wiem już. No nieźle. Tak się pogubiłem, że już nawet nie kojarzę, gdzie co jest. U. No w sumie może zadanie wykonam poboczne, jeśli nie wiem, co mam zrobić. Tak. Dobry pomysł. No, Oriol, nie w kolce! Miałeś się tutaj zszarżować. Aż za bardzo. Dobra, teraz gdzie to jestem? Okej, dalej naprzód trzeba iść. Włazimy do kamiennej żaby. Rozwijam to znowu, nie wiem po co. Ale już sobie mogę się trochę naładować, żeby na pewno nie umrzeć od pierwszego komara, którego spotkam. No tak. Tutaj.
No Ori, nie w kolce. Aż za bardzo chyba te kolce lubi. Dobra, ale jest punkt kontrolny. No to idziemy dalej. A dobra, to tam, tutaj odkryłem to przejście całe dalsze. Dobra. Pomimo całkowicie miejsca. Czyli właśnie jest też to chyba zadanie, żeby oddać komuś tą mapę, więc... Jestem naprawdę lama. Jak. Tam jest sekret. Dobra, jest znajdźka. Jeszcze raz. Dobra, nie chcę mi mówić jeszcze raz, komu mam oddać tę mapę, trudno. Ori, proszę cię. Ori, ogarnij się. Brawo, Ori. Kolejny kamyczek. Szkoda tylko, że dalej nie wiem, do czego to służy. Chyba za dużo zręczności to ode mnie wymaga. Zdecydowanie za dużo. Dobra, kolejny strzał i tym razem celny. Nie. No Ori, ogarnij się, proszę. No nareszcie. Nie pomijam tu niczego? Nie. Co? Aha. Nowa postać. Jakiś górnik czy coś. Okej. Okay. Znacznie dużo tutaj tych MPS-ów. Swoją drogą, gdzieś tutaj też powinien być sprzedawca broni znowu. Źródlane polany. Nowa lokacja. I muzyczka jak zwykle zachwyca. Tak, sprzedawca broni ze swoim kijem. Dalej przypomina mi Rafiki. Zobaczmy, czy ma jakieś nowe oferty. Nie, no nic się nie zmieniło. Szkoda. Gdyby się coś zmieniło, to może byłoby o tyle fajniej, że mógłbym jakąś nową rzecz w ogóle się nauczyć, czy coś. A tak to niestety nie. Kogo my tu widzimy? No, kolega Wrona. Dobrze mówiłem siostrze, że to do tego Wrona trzeba było zanieść. Tak. Ej, siostra, ty naprawdę potrafisz mnie chyba zawsze zmylić. Dobra. Grom. Aha. O, już wiem, dla kogo jest ta ruda. Okej. Dla Groma, on jest kimś budowniczym. Zobacz zadania. Co my tu mamy? Napraw studnie duchów. Aha. Fajnie, cię będę musiał teleportować za jedną rudę, a za pięć rudy... Aha, będzie można usunąć pnącza, te kolczaste z polan. Nie, na razie to ja naprawię studnie.
Okej. Czyli już wiem, dlaczego będzie Caruda. Wow. Jest mistrzem naprawiania. Dobra, na razie mogę tylko usuwać jeszcze kolce. Dobra. Nowa misja poboczna, budujemy nowy dom. Oj, to będzie chyba moja ulubiona misja. Nie dosyć, że jest powiązana siostra ze znajdźkami, to jeszcze trzeba odbudować coś w stylu, można powiedzieć, bazy wypadowej, więc będzie super. I nie ukrywam jeszcze bardziej, że mi zachęca do szukania znajdźków. Dobra, o, kolejny kotel. Aha. No i teraz jest zadanie, żeby pogadać z Gromem na temat zbudowania domu dla tych Moki, czyli tych kotel podobnych. Dobra. Zobaczymy. Dom jest za 4. Dobra, w takim razie to będzie mój priorytet. Zdobyć 4 kamienie, czyli tam 4 rudy, i odbudować domy dla tych kotopodobnych stworów. Serio? Tutaj też jest sprzedawca kamieni? Ma jakieś nowe kamienie? Chyba się pojawił jakiś nowy, ale nie jestem pewien. Tak, pojawił się. Ale to jeszcze nie teraz. O, kolejny koteł. Aha. I będzie jeszcze jakieś zadanie pewnie odnośnie znalezienia kapelusza. Pełno zadań. I kolejny nowy NPC. Jakiś kameleon. Siostro, zobacz kameleona. Kameleona? Oj nie. No, fajny. Uroczy. Notatki. A, okej. Okay. Wszystkie informacje o tym, co zebrałem, co nie zebrałem. 34 łączne. Tak. 17 w kolcu. Tak, 10 od potworów, 17 w kolce. No. Jak widać, fajne tutaj są statystyki i widzę, że bardzo mało uzbierałem, więc czas łazić i lepiej zbierać. Niestety, za mało. Dobra. Ale lokacja przepiękna, w sumie jak cała gra, więc nie wiem, po co chwilę o tym gadam, ale chyba lubię, najwyraźniej. O, glutek podstawowy. Dobra. Ciekawe, czy idę w stronę dobrą, czy po jakieś wyzwania. I zapominałem coś, czyli tutaj... A nie, dobra, to było tylko taka wyskocznia dla bezpieczeństwa. Te animacje też są super. Wszystko w tej grze jest super, poza tymi wrednymi bugami. Co tu jest? Nie wiem, ale chcę... Ale chyba nie chcę się przekonać, co to. Poza tym, że zgaduję, że... Pewnie nie powinien tego bić zabić, ale... Zaczyna mnie wkurzać, więc... Dlaczego miałeś tego nie robić? Co to za... A, czy to żyje i na lądzie, i pod wodą? Super. Masz chyba nowego ulubionego wroga. Nie, komary dalej są gorsze. Ori nie... Czy ktoś widzi, jak ten Ori za często aż wpada w kolce? Jezu, to jest pełno znajdźków. Nie, ja nie mogę opuścić tego miejsca bez znalezienia wszystkich znajdźków.
Więc tak, jeden znajdziek był tam, czyli jednak trzeba było skorzystać z tego plujo coś tam. A dobra, nie, jednak nie. Jeden znajdziek był jeszcze wcześniej. Tylko gdzie? Dobra, już widzę. W takim oczywistym miejscu prawdopodobnie, a ja go pominąłem tak czy siak. A może nie tutaj? Ori, jak? A nie, dobra, gdzieś tutaj bardziej. Nie, ja zaraz tu znowu zginę od kolców. I będzie... płacz, krzyk i zgrzytanie zębów po prostu, że kolejny raz kolcy. Dobra, może nie powinienem szukać teraz tej znajdźki. Ja się... po prostu widzę, że ona gdzieś tutaj jest. O, dobra, widzę. Och. Ale zginęłaś od kolców. Tak. I całkowicie od początku, czy mi się wydaje? Nie, jestem już dalej niż tamta znajdźka chyba. Chociaż nie jestem pewien, czy... nie, na pewno jestem dalej, więc... ale już widzę, co trzeba będzie zrobić. Trochę za wcześnie, ale tak, to jest to właśnie. Ten przeciwnik jednak będzie przydatny. Chyba. Tak. Bez niego nie mam szans się tam dostać. Dzięki, przeciwnik. Jednak jesteś lepszy od komarów. I teraz to już na pewno. Lepszy w sensie gorszy? W sensie przydatniejszy. Nie. Były tylko wkurzające. No właśnie. Ale na pewno jest dużo lepszy. Jest lepszy od komarów. Skoro i tak był lepszy, bo teraz to mam jeszcze potwierdzone. Dobra, dawaj kamyka. Dawaj kamyka, przeciwnik. Dzięki. Dobra, jeszcze jeden kamyk i będziemy budować domy. Dla koteło ludziów. Zwanych chyba Moki? I myślę, że różnorodność przeciwników jest tutaj skupiona bardziej na odmianach tych samych niż na dużej różnorodności. Chociaż co do różnorodności też nie ma co im zarzucać. Stworzyli kilku wrogów, więc jest i tak w miarę. O, chyba znalazłem lokację, do której nie powinienem teraz iść. Jak? Tak jakoś czuję, że nie tutaj. Tak, nie powinno mnie tutaj być, siostra. Nie wiem, ale lepiej będę stąd szedł. Pewnie to jest groźne. A, i Moki nagle się pojawił. Aha. Czyli podpowiedź, że... teraz jeszcze tam nie pójdę. Taka dosyć delikatna sugestia, ale zrozumiała, jeszcze tam się nie dostanę. Nie tu, Ori. Gdzieś jest tu jakiś sekret, więc... albo trzeba usunąć kolce, albo ja nie wiem co. Ale jest sekret, więc... chociaż może to usuwa kolce? Nie, nie usuwa kolców. Dobra, to w takim razie nawet nie wiem co i nie wiem, czy chcę wiedzieć co. Więc no, idziemy. O, już prawie 30 minut. I obawiam się, że idę w dobrą stronę, więc trzeba będzie zawrócić za chwilę. Bo nie mogę. Możesz iść w dobrą stronę? Nie, nie mogę. Ja chcę zwiedzać. A nie iść w dobrą stronę. Aha, tak, jak nic w dobrą stronę. Ja
Jakiś tam ognik. Głos lasu już jakoś tak się nazywa. I znowu ta małpa. Ten blur jest aż za mocny. Ale dobra, dzięki ogniku, że mnie poinformowałeś o tym, że to jest prawidłowy kierunek. W takim wypadku... Mogę sobie umrzeć. No tak, ale przynajmniej dzięki temu powrócę na dobrą drogę. Czyli drogę do zwiedzania, a nie iścia dalej. A, okej. Już chyba rozumiem, o co to będzie chodziło. Jej, to będzie spore wyzwanie. Czy to jest tak, jak ja myślę, że jest? Tak, to jak na pewno będzie. Super. Muszę jakoś zachęcić tego wroga tam daleko, żeby napluł w taki sposób, żeby to trafiło do końca kolców. Albo tego tutaj zachęcić, chociaż tego tutaj chyba będzie trudniej. I teraz znowu za wysoko. Ale nowy poziom czego, siostra? Nie, ja już naprawdę nie wiem. Chociaż to może być właśnie rozwiązanie. Zobaczcie, że znowu tak się skupiam na jakichś dyrdymałach i w ogóle, ale... No muszę. Dobra. Dobra, już wiem, jak to zrobić. Nie wiem, czy mi się to uda, rzecz jasna, ale warto spróbować. Dobra. Halo, wróg. Tu jestem. Napluj na mnie. Trochę wyżej byłoby miło. A, dobra, to nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, ale... Warto spróbować. Albo się nie męczyć i pójść dalej z fabułą. Tak. To może być lepsze rozwiązanie. Szczerze powiedziawszy, chyba nie mam nerwów dzisiaj na to. Takie męczenie się. Może kiedyś. Dobra, może nawet nie tyle, co może, co na pewno kiedyś, ale jeszcze nie dziś. Dobra. To ponownie wracamy tutaj. Był piękny dialog, który niestety, no... Znowu? Serio? Dobra, było. Już. Nie można tego pomijać, serio. Meh. Chwila, muszę coś chyba wyłączyć. No, od razu lepiej. Przynajmniej nareszcie widać, co tutaj jest pokazane, więc no. Będzie jakiś challenge, czuję to. I widziałem nowy kamyczek, więc tak. Na pewno coś tu będzie. Jakieś dziwne coś, niebieskie, nie można się z tym połączyć. Nawet sposób na bicie glutów. Dobra. Oczywiście jest źródło, jest jakiś główny cel. To co ja robię? Idę w dół! Na jedyny obszar, który nie jest oznaczony w jakiś konkretny sposób. Dobra. Już chyba komary nie były takie złe. Jakieś pszczoły dziwne. O,
już znalazłem znowu znajdźkę. Brawo ja. Jestem normalnie mistrzem szukania znajdźków. I utykania. Tak. Dobra, czy tutaj jest po co iść, czy nie ma? Dobra, jest ta pszczoła, to może... jeśli dobrze wykorzystał jej żądło. Nawet gdzieś dotarł. Tylko po co? Tak, to jest chyba największe pytanie, po co? A, dźwięk się zbugował znowu. Aha. Czyli ja tu muszę naprawić młyna całego chyba. Wow, rusza się! To się rusza! Tylko jak ja mam stąd wrócić? A, dobra, chyba widzę. Wow. Czułem, że to będą jakieś zagadki, ale... no to już jest w moim odczuciu naprawdę fajne. Aż takiego pomysłu się nie spodziewałem. Coś tu jest. Ja to czuję. Yeah. No nie, nie, nie. Chyba jestem za głupi na tym zagadkę jak nic, ale nie oznacza to, że muszę ginąć znowu. Takie bezsensowne sposoby. Dobra. Na pewno tutaj. Ale co dalej mam z tym zrobić? A, dobra, już wiem. Uhu. Znajdźka. Pewnie mocno przekombinowałem, ale... wiecie, ja to ja, więc... czego innego można było się po mnie spodziewać? O! Jestem na zewnątrz. Cześć, wrogę. Muzyka znowu, wow! A, czyli już mogę wleść. Nie, nie, Ori, nie, nie właś. Nie chciałem tu włazić. Aha. Naprawdę? Siostra, zbudowali tratwę, żeby płynąć po Oriego. Czyli historia znowu wokół rodziny mocno będzie się kręcić, jak nic. Po części. Nie no, tylko po prostu zaobserwowałem taki fakt, nic więcej. Wyżej chyba nigdzie się nie dostanę teraz, ale i tak warto popróbować, może znajdę jakieś sekrety dzięki temu. Tak, teraz nie ma szans się nigdzie dostać, więc chyba muszę iść już do środka. Nie. Jak mówiłem, no, nie lubię robić fabuły. Ale jak już trzeba, to trzeba. Dobra, lepiej się trochę podleczyć. No i lecimy. Łamuńskie znowu zatrzymane. Można sobie pochodzić w kółeczko. Tylko jak się dostać tam? O! No. I się ruszałem już. O, chyba już wiem. Katapulta. Tak. Tak. Na zasadzie katapulty tam będę musiał się dostać. Ja, nie, super to jest. Hmm.
Nie, za szybko jeszcze. Oj. Gdybym trochę szybciej to zrobił, to może by się udało. I gdyby ten skok był bardziej udany. Czy można wybierać kierunek jeszcze tego wyrzucenia bardziej? No, minimalnie! Dobra, jest! Jest! Jest znajdźka! Tylko... Jak to zmienia sytuację tutaj? Dobra, tam jest to koło i ono pewnie coś może... O, dobra, już widzę. Piu. Piu, piu, piu. O, większe wyzwania. Dalej uważam tą grę za cudną. Chyba nie zmienicie mojej myśli w żaden sposób. Nieważne, czy byście próbowali, czy nie. Zbugowana, nie będę ukrywał, ale super. Widzę metal, widzę metal. Dobra, Oli. Właśnie kija. I piu. I jeszcze raz piu. Tylko traf, proszę cię. Dobra. Kolejne koła zaczynają mu się kręcić. Nadal nie wiem, gdzie jest dojście do metalu. Tak trochę... niebezpiecznie, bo jeszcze go pominę. A. No, mówił gościu, że nie wszyscy z jego rodu, jeśli da się takich nazwać, przeżyli dobrze to skażenie całe. Aha. Jakiś mocniejszy wróg chyba tu powinien być. W sumie powinien, jak już mówiłem. Ale nie był, bo jakimś cudem udało mi się to... dobra. Teraz tutaj? Chyba. Tylko, jak ja mam się dostać dalej? A, dobra, już wiem. Sprytne. No, dźwięki dalej się delikatnie bagują, ale... jest już 42 minuty! Jak ja tu mam robić sensowny odcinek, kiedy ten czas tak szybko mija? Wiecie co, nie... nie chcę przerywać tego wszystkiego. Ale niestety, po części jestem zmuszony. I sam decyduję, w którą stronę. Nie wiem, jakie tam mam wleść. Wyrzut z tego koła jest za słaby, po prostu. Żeby się tam dostać. Ale z drugiej strony, jak nic, ta wajcha, która tam jest, otworzyłaby to, czego szukam. Zakończymy, jak to jak zdobędę ten metal, albo otworzę to wszystko, ale... nie czuję, żeby to było... osiągalne. Dosłownie tak... trochę brakuje. Chyba, że tam jest jakiś grzyb. Nie wiem, czy tego grzyba nie powinienem się odbić, chociaż wątpię. Nie. Wiecie co, nie. No i jeszcze tu zapisało grę, czyli będę musiał wracać.
Zdecydowanie to nie jest mój moment na Oriego. I nie mówię tego złośliwie czy coś, tylko po prostu... Widzicie, jakiego teraz mam pecha? Jeśli ktoś wie, jak się tam dostać, błagam, poinformujcie mnie, bo ja nie mam pomysłu. A z drugiej strony, no, chciałbym już to mieć ze sobą. Chyba, że to w ten sposób. Chociaż zryw można zrobić tylko w boka, więc nie. Dobra. Chociaż, ej, czy jest jakieś coś, czego można się uczepić? Ale co to zmienia? W poszukiwaniu wejścia do Wajchy nic. Więc albo potrzebuję tutaj trójnego skoku, albo nie wiem co. Tak więc, no, na ten etap ja już się z wami pożegnam. No, nie mam pomysłów. Chociaż... Może bym znalazł rozwiązanie, gdybym pomyślał. No i mówię, że się żegnam, a idę dalej, dobra. Tak więc już tym razem serio. Do zobaczenia w następnym odcinku i w ogóle. Hej, takie tam sprawy. Za bardzo się wciągnąłem jak nic. Pa.